Gajs, witam cieplutko. Słuchajcie, mam dzisiaj taką małą zajawkę na dwóch akordach i dwóch palsach. Więc oczywiście możecie sobie z tego zrobić triadę bluesową i wcisnąć to w blues. Jeżeli w blues, no to dodać do tego H. I ja bardzo mi dobrze brzmi tu w hafiz, wiecie, możecie, słyszeliście, jak gram. Ham, ham. Zabrudziłem przez fis. Da. Zabrudziłem przez wysokie G. Jak słyszycie, groove jest dość silny, więc możemy go grać tylko na dwóch akordach. Możemy sobie dograć te akordy bluesowe. Ale te dwa akordy, gdy gramy E i H, też się bronią w kółko, prawda? Taka never ending story nam się robi. Kiedyś graliśmy coś podobnego, tylko w bardzo, bardzo czystej, bardzo niezabrudzonej konwencji bluesowej. Tu jest konwencja zabrudzona, tak wiecie. Ja gram przez wszystkie struny, jak słyszycie, więc tu nie mamy się, prawda, nie musimy się z czymś, prawda, do czegoś ograniczać, tak jak mamy, prawda, power, jak czujemy przez wszystkie struny. Zaczynamy od E7 lub od E. E dur. Prawda, ja uderzam. Popatrzmy sobie. Taka jest prawo, bardzo plebejska, że tak powiem. Kupą mości panowie prawa gra. Więc to jest E. Bas raczej, szóstą uderzam i siad w akord. Potem przesuwam. Potem trzeci palec przesuwam na próg czwarty, strony piątej. Ok? I pierwszy palec dostawiam na progu drugim struny trzeciej. Mamy taki movement. Tak, tak. Ok, widzimy. Potem przesuwam ten palec. Uwaga, patrzymy tu. Ten palec, co się rusza, przesuwam tu na piąty i drugi palec dostawiam na czwartym progu struny trzeciej. Ok, mamy. Powoli. Możecie tu na początek E-dur grać, normalny. Jak już zagracie E7, też jest ok. I palce już są gotowe do suwania się, prawda? Ten tu przesuwamy, dostawiamy, ten tu przesuwamy, dostawiamy, prawda? Więc tak jest W. Jeszcze raz powolutku, proszę bardzo, zobaczmy sobie. Tak na koniec możemy, prawda, zagrać, a to mi się tak wymknęło. Następnym akordem jest A. I słuchajcie, tak jak mówię, jeżeli zagracie sobie B i A w kółko, to się obroni. Ten groove jest silny. On nie prosi się o H bluesowe. To jakże dwa akordy pogracie, to też będzie dość przyjemnie. Jak jest następny? Następny idziemy do A. Ja A7 gram. W ten sam groove prawa robię. Tylko tu palce drugie wędrują inaczej. Najpierw A, czyli drugi próg, A7, to wiemy wszyscy. Dla tych, którzy nie wiedzą, struna druga i struna czwarta, drugi palec. Drugi próg, palec trzeci, czwarty. Wszystko uderzamy. Staramy się nie uderzać ostatniej, basowej. Chociaż, bo słuchajcie, to jest struna E, tu mamy dźwięk E. I tu mamy dźwięk E, czyli to E nie psuje nam akordu, nie psuje nam harmonii, podbudowuje tylko, prawda, E. Zwróćcie uwagę, uderzam od A. Chudo. Jak uderzę po wszystkich strunach, to jest moje E niskie. Więc jak wszystko uderzymy, nikt się nie obrazi. Jeżeli was to nie razi, możecie grać przez wszystkie struny. Dwa palce. Następnie taki układ jest. Próg, struna trzecia, czwarta, próg, który to jest? Trzeci, czwarty, struna druga, przepraszam, struna druga, czwarta, próg, trzeci, czwarty, więc mamy pierwszy. Ok, następnie mamy taki układ. Próg piąty, struna druga, czwarta i wracamy do układu, który chwilę temu graliśmy, do tego. Ok, czyli mamy.
prawda, to tak półgębkiem, jak chcemy to, prawda, zagrać już normalnie, no to mam. Wracamy z powrotem. I słuchajcie, i to już można grać w kółko. I bo jak wrócę do... Zwróćcie uwagę, to o czym mówię, że to już się broni. Możemy grać tylko dwa akordy. I sprawa stanie się, zacznie żyć, nie będzie umierała, prawda, grając dwa akordy. Jakie uwagi tu mamy? Możemy grać po wszystkich strunach. To jest ważne, uważam, dla osób uczących się grać. Następnie, no tu trzeba, prawda, tylko dwa palce, więc to jest, ja tak zanim usiadłem przed kamerą, pomyślałem sobie, więc słuchajcie, więc jeśli macie nawet twardą gitarę, no to dwa palce to wiecie, jakoś da się ugrać jeszcze i tu otwarte struny, a efekt jest dość okej, moim zdaniem. Prawda, bo to robi taką malutką falę akustyczną dźwięku z gitary. Co tu jeszcze możemy powiedzieć? Chyba nic. A wiecie, ja ostatnio mówiłem o tym, więc to jest budżetowa gitara. To nie jest gitara droga. W tej chwili ja grałem z tego przetwornika. Wiecie, ładnie, ładnie to brzmi, prawda? Głęboko. Więc tu chciałem powiedzieć kilka słów. Wiecie, ja w tym ostatnim video mówiłem o... Dziękuję, ktoś mnie nauczył, że to jest strunnik po polsku, a to jest dla mnie sadu, prawda? Więc o strunniku ja tam wspominałem, że być może zdecyduje się wymienić tutaj tego chłopaka, tego strunnika, ten strunnik wymienić. Więc jeśli to zrobię, to będzie, myślę, w tej gitarze. Więc mogę użyć kość, to jest $13. Słuchajcie, ciekawostka ornitologiczna. Można tam kupić część z kości mamuta. Tak, dobrze słyszycie? Ja wiem, co mówię. Z kości mamuta. Wtedy taka sztabka kości mamuta, sztabka. Ona co tu ma? Ze 2 mm, troszeczkę więcej grubości. I oni mówią, no to widzicie, ile to ma. 7 centymetrów, więc taki strunnik wielkości, znaczy z kości mamuta, podkreślam jeszcze raz, z kości mamuta strunnik w to miejsce do gitary kosztuje, wiecie ile, jak myślicie? Nie $1000, ale kosztuje $152. Taki kawałek kostki mamuta. Ja oczywiście nie będę tak się wygłupiał, jeśli w ogóle się wygłupię, bo to wiecie, trzeba troszeczkę dłubać. I to mówiłem też, że te kołki, one to jest świeży plastik, wszystko, no to nie gra mi dobrze. Ale jak słyszycie, wiecie, czy to warto? Ja mówiłem tam, żeby, ja słyszę różnicę, jak tu się zamieni na kość, ale czy to warto? Przekonamy się, jeżeli doczekamy. To chyba wszystko, takie uwagi miałem dzisiaj dla was. Dziękuję ślicznie za wasz czas. Pozdrawiam cieplutko. Dziękuję ostatnim subscribers. Take care.